Witam was, kamratki, kamraty. Dawno się nie pokazywał, ale jak otwarł komputer i wlostam na te facebookowe strony, to zaraz dostał herkę kotów i o mało mnie szlak nie trafił. Ale potem rzekł pomyślał, no ja, przeciepujecie się, ciepiecie flajszym i żadnie się pokazujecie, bo nie wiecie co ki prawdy. A prawda jest taka, że po to powstała partia polityczna Ślązoki Razem, żeby my mogli się być dumni z tego, że my są Ślązokami, żeby Ślązoków pokazać, żeby Ślązoki mogli dbać o swoją kulturę, język i tożsamość. A bez reprezentacji politycznej jest to niemożliwe. Więc to na samym początku mi padali, że do krajowych czy europejskich wyborów pójdziemy z każdym, nawet z Dziobłem, byleby ino chciał udostępnić swoja lista. Naprzód my gadali po cichu ze Platformą Obywatelską, co by być w koalicji. W koalicji europejskiej, no bo my są Europejczyki. Bo tak richtig, każdy Ślązok to po końcu Niemiec. A Niemcy to też Europa. Nie te Niemcy socjalistyczne, tak jak Europą jest Polska niesocjalistyczna, tak i Niemcy. Doznaliby rozmaitych pokorzeń w tym kraju, ale po leku się to zmienią. I myśleliśmy, że te partie, które włażą w skład koalicji, będą rozumieli i będą chcieli mieć też Ślązoka na swojej liście. Ale oni doszli do wniosku, że stykną ich kamraty partyjne, które się przyznawają do tego, że są Ślązokami do momentu, aż wlezą do Cuga i się drzwi nie zawrzą w Katowicach, bo już we Sosnowcu to są etnopoloki i nie chcą mieć ze Śląskiem nic wspólnego. Bez to daliśmy znać do inkszych komitetów wyborczych partii, czy kierow by nie chciała z nami iść do wyborów do Europarlamentu. Odezwały się dwie. Jedna to jest Kukiz 15, a druga to jest Polska Fair Play, Gwiazdowski Samorządowcy. Nie są to partie, no są to komitety wyborcze wyborców. Czyli no, to jak najbardziej pasi, bo nie ma tam członków partii, chyba że członek partii Ślązoki Razem. I tak jest u Kukiza. Jest pani Jelonek, radiowiec, poza tym bibliotekarka, dosyć znana osoba, która startowała z pierwszego miejsca na liście w katowickim do sejmiku. No, a na liście u Gwiazdowskiego jest młodo wykształcona kobieta, Grażyna Swaczyna, która jest bardzo dobrym materiałem na to, aby być europosłem, choć wątpię, żeby jej się to udało, bo znowu pora języków obcych, w tym jeden w stopniu doskonałym jest to język polski, na co dzień używa śląskiego, znowu angielski, bardzo dobrze, znowu jeszcze niemiecki trochę, i przede wszystkim zna jeszcze migowy. Czyli poradzi się dogadać z tymi, co nie poradzą gadać. I tam będziecie ją mogli znaleźć. A przeciepowanie pani Jelonek, że ona zrobiła to, co ta ciapleta we Żorach, to jest nie fair. Bo ona nie wystartuje ze Kukiz 15 i potem zostanie Kukiz 15. Nie, ona na liście wyborców Kukiz 15 startuje jako Ślązoki Razem.
jest członkiem partii. I odpieprzcie się wszyscy ładni. I wszyscy, kiedy robicie hejt, obojętnie przeciwko nim, albo będziecie robili hejt przeciwko Grażynie Swaczyna, to wierzcie się, że robicie krzywda naszemu hejmatowi, krzywda naszej tożsamości, krzywda samym sobie. No i to by było na tyle z Pumbuczkiem.